Ten Majku Gomuli. Nie żyje, no, żeby tam trochę połatać to. Ta nowa nieskończona. Ale to nie są szanowne. Tam nie ma nic. To nie są sprawy dotyczące sprawozdania. Proszę pan radny Włosa. Chwilę, proszę państwa, bo wprowadziłem chyba w błąd, bo to jest dostępny. Nie dostawasz wielu. Dostawasz wielu. I to jest 12 tysięcy na transport, a do tego jeszcze jest koszt materiału. I jak to nasz biurowy płaci przed nami? To jest 10 zł za ton. Proszę. Ale to swoim proszę. Transportem my? Nie, nie, to jest to było zapytanie na dostawę, na transport. To dowiozą nam, jak gdyby. Proszę. Wróćcie do sprawozdania. Zadanie utwardzanie pracy prężnej od przetargu odstąpiono ze względu na cenę, na projekt mówimy. Co ja ogłoszono następnie. Proszę, pytać odnośnie tych podziemnych. Tu pan mój powiedział, że ten wykonawca nie zrobił rury wlewowej do zbiornika. To ja rozumiem, że tam jest ogrzewanie olejowe, tak. Tym domu rurowym. Jak wszędzie. Jesteśmy bogatą fundować wszędzie ogrzewanie olejowe. To jest dobry teraz? Po remoncie? Pytam o tym, mnie to mi umknęło, panie wójcie, wspomniał pan o podobnie jest Łaska, podobnie jest Glinie, podobnie jest w Wojlokrzyckim, podobnie w Ważniewicach, w Krzyżanowie, wszędzie jest. A co to nie pójdzie z tym, jaka mają na... Cicho, ja mówię. W Siąkach i w Zórkach jest węglowe, tak kiedyś już zaprojektowali. Wszystko ma plusy i minusy. Węglowe trochę trzeba popracować. Ale jest tańszy. Olejowe, wygoda, ale drogi. Jeszcze tylko panie wrócę do tych bujen, bo pytałam i mi umknęło. Na ostatniej sesji pan mówił, że wykonawca tam od 10 sierpnia chyba płaci już kary. Czy to dalej te kary są płacone w związku z tym, że to jest? Na pewno tak nie mówiłem pani przewodniczącej. Może za 9 dni wykonawca tam od 10 do 19 sierpnia. Za niedotrzymanie terminu. No. Wykonawca płaci kary, ale w tym sensie już nie, że płaci w tym momencie, tylko że po rozliczeniu no, obciążymy go i będzie płacił nam kwotę 5400 dziennie. I teraz przy płatności, jak już protokół końcowy podpiszemy, faktura płynie, z tytułu kar będziemy obniżać tą kwotę. Proszę bardzo, pana Wolno, proszę. Jeszcze powalczyć w sądzie. Chciałbym się zapytać, mam takie krótkie pytanie, panie wójcie. A jeszcze przepraszam, odpowiem jeszcze tu nawiązując do kar. No właśnie przykład Krzyżanowa. Gdzie też? Przedłużyliśmy raz termin, drugi raz nie przedłużyliśmy terminu, bo nie było uzasadnienia. Naliczyliśmy kary i to była kwota, jak pamiętam, około 40 tysięcy złotych. Wykonawca wystąpił do sądu i w pierwszej instancji sąd uznał, że należy te kary obniżyć o 50%. I nakazał nam zwrot tych pieniędzy z odsetkami. Czyli oczywiście, połowę kary, tak? Tak, ale połowę kary z odsetkami. Ponieważ nie zgadzamy z tym wyrokiem, złożyliśmy odwołanie do sądu apelacyjnego. Czekamy. No, przepraszam, chciałem zapytać panie wójcie odnośnie szkoły właśnie w Bujnach, sali gimnastycznej i przedszkola. Czy przewiduje pan już jakiś termin? Przewiduję, ale nie będę zdradzał, żeby po raz trzeci nie, żeby po raz trzeci nie zafeszyć odbierzu. Dobrze. A jeszcze zapytam o przedszkole, czy od stycznia faktycznie będzie uruchomione, bo też rodzice. To też mam, pytają, też nam troszeczkę tamuje, no bo to też jest formalnie jeszcze nie odebrane. Wszystkie znaki wskazują na to, że od 1 stycznia najpóźniej rozpoczniemy, bo podmiot już ma. Czyli stowarzyszenie, tak? Jest to podmiot prywatny, ale który prowadzi tego typu, ma wpis do rejestru i ma tą, jak się to tam nazywa? Tak, który jest wpisany również na listę tych podmiotów, które prowadzą właśnie przedszkola w formie. Dziękuję.
Jest wyłoniony, że to było trochę dłużej czynne. Firma państwa, firma Urbańczyka. Dobrze. Rozumiem, że nie ma pytań. Proszę, nie zgłaszam. Proszę bardzo, Jurek. Chciałem panie wójcie koleżankom z rady i kolegom podziękować za pieniądze, które przekazaliście. No nie wszyscy byli tego zdania na drogę Parzynice Bukowa i Parzyni i Polak. Naprawdę, warto było te pieniądze. No ładne. Jeżeli chodzi o Poraj, no, to jest w porównaniu z poprzednią firmą, z Bełchatowa, no to jest przepaść. Różnica ogromna. Pamiętacie jak na tamtej na sesji, kiedy po prostu ręką można było podnieść asfalt, tak firma to zrobiła. Jeżeli chodzi o firmę PEŁ, jak największą markę. Jeżeli ktoś komu gdzieś w Mewiedzie zrobił jakieś sztaby, coś załamania, natychmiast na drugi dzień przyjeżdżali, wyrównywali to upijak. I to samo jest tam w stronę Bukowa. Także te pieniądze naprawdę nie poszły zmarane i pan wyjdzie z osoby, które trzeba w tej firmy, zasługuje na uznanie, że ma taką firmę. Dziękuję. Myślę panie Jerzy, że ta droga w Poraju będzie służyć. Przechodzimy do spraw różnych. Tam jest taka podbudowa. Trochę monotonna, bo się jedzie, w ogóle się nie usypia się. No ale jak babka jest pizza. Ja tylko chciałem przypomnieć wójcie o udrożnieniu tego przepustu, bo idzie zima. No to ten staw, który tam ciągle jak na przepychanki są i żeby udrożnić, bo ten przepust, jak ta woda, która jest tam, no tam przepust jest, tylko nie w jaki sposób tam czymś zasypany, czy przy zarost, po prostu to trzeba udrożyć i nie będzie problemu. No spróbujemy, natomiast no przed nami jest cała ta... No zgadza się, no ale nie jest to. No właśnie. Tak. Dobrze, proszę. Tak, czyli jesteśmy w tym punkcie interpelacji i zapytania. Proszę bardzo. Tak, no proszę. Panie wójcie, jedno to przypomnienie. Temat Lipa, droga Polonia, droga za szkołą. Temat Lipy już jest załatwiony. Mamy pozwolenie. Strażacy, ze strażakami jest podpisana umowa. Strażacy wycynał i drzewo zagospodarowano. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanie, bo ostatnio na terenie naszej gminy widziałem, jeździ jako region zbiera koszy, tak zwane dzwony. Czy to jest definitywna decyzja? Wszystkie będą zabierać, czy też w niektórych miejscowościach zostaną? Jak wszystkie? Proszę bardzo. Ja mam tradycyjne pytanie, że od kilkunastu sesji. Kiedy zostaną usunięte usterki przewodnicowe przyrządów? Uderwany dach, rozpuszczony rynsztok, jeśli chodzi na wodę, poprzez wodę. Czy coś w tej kwestii ruszyło się? Cały czas temat jest drążony, ale to co powiedziałem, że no jeżeli jest usterka, która uniemożliwia korzystanie, no to jak najbardziej będziemy wzywać już. Natomiast jeżeli chodzi o inne usterki, które no nie utrudniają korzystanie, to tutaj czas, że tak powiem, działa na naszą korzyść, bo niech te usterki wszystkie się ujawnią, przyjdzie ten moment tak zwanego odbioru pogwarancyjnego, postawimy warunki. Proszę to usunąć, jak nie, to zabezpieczenie pogwarancyjne zostawiamy, przeznaczamy na usunięcie. Czyli jeżeli są usterki, które jak powiedziałem, uniemożliwiają korzystanie, na przykład dach, mówi pan Jerzy, jest przeciek. To są nieurwane daszki. Rozpuszczony ten rynsztok, który tutaj to co woda. No to w takim razie panie sekretarzu, pana kierownika trzeba wysłać. Pani Bandzia tam z tego czasu była. Niego będzie. My żeśmy z komisją rewizyjną. Znaczy problem jest taki. Problem jest taki, że no, ta firma nie reaguje. Piszemy pisma, nie ma odpowiedzi i tak dalej. Czyli nasze, że tak powiem, rozwiązanie polega na tym, że w pewnym momencie cierpliwości braknie i zrobimy to z zabezpieczeniem. Ale to, no, to wyślemy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Ta firma będzie, nie wiem, czy już skończyła, czy dopiero będzie kończyć szatnie w GOK-u. Czyli jeszcze będzie na miejscu. Jeszcze nie skończyło. Czyli jest na miejscu. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o tą drogę do wiatraka, która jest podobno wytyczona. No. Między tą drogą polną a drogą krzyżaną pięknie należałoby tam wstawić przepust. Dalej tam może być tarczowy. No niestety nie ma żadnego przepustu. Myślę, że to jest normalność dla drogomistrza, jeżeli będziemy kłaść
Bo tam rowów nie ma przy tej drodze do Pieniek. Nie ma, proszę Państwa, jest tylko na krótkim odcinku od... Ja mówię o rowach formalnych. No, mopa, na rowa, które są zarysowane w mapach ewidencyjnych w starostwie. Bo to, że ktoś sobie bluzdę wykopał, to nie jest rów. Jest odpowiednie zaznaczenie rowu. I oczywiście... I oczywiście, jak Państwo tam żeście pisali, to mi się to przypomniało, no, pytanie, czy są rowy, czy nie odpowiada. Nie ma rok formalnie, to są bluzdy. Natomiast rów to jest takie urządzenie, które przede wszystkim z punktu widzenia prawa budowlanego musi być zarysowane w mapach ewidencyjnych. Czyli musi to wynikać z projektu. Czyli ten temat będziemy formalnie wykonywać położeń, być może po położeniu destrukcji. Czyli prosiłbym o położenie przepustu na tych bruzdach, jak to Pan określił, które swego czasu wykonywała gmina Woleszko. Tak. Proszę dalej. Panie wójcie, odnośnie tablicy informacyjnej, gdzie sobie bardzo trudno, że już chyba za dwa tygodnie dobiegł. Co ty? Pół roku leży. Ja wiem, że tak jest. Informacyjny znak? Proszę Państwa, ja mam prośbę, bo w takich sytuacjach, gdzie widzimy znak przewrócony i tak dalej, to czekać na sesję, po prostu zadzwonić. Pani przewodnicząca, ja już pierwszy zgłaszała na poprzedniej sesji. No ale nie mówię. W naszym pięknym parku wolskim, dość długo użyję słowa dym także. Ono jest zawieszone, tak, że jak to wiaterek zawieje, żeby jakiegoś nieszczęśliwego wypadku nie było, to też zgłaszam. W parku? Tak. Ale chwilę, bo tutaj procedura przecież była uruchomiona. To jest problem taki, że bo oczywiście musimy mieć pozwolenie od starosty na wycięcie tego drzewa, ale z uwagi na to, że pewna pani złożyła wniosek o wpisanie tego parku do rejestru zabytków, postępowanie w zakresie wydania pozwolenia na wycinkę tego drzewa zostało zawieszone. Jest wielki problem. I proszę Państwa, oczywiście można używać wielkich słów, wielkich sentymentów, ale to jest dla nas bardzo niekorzystne wprowadzać park do rejestru. Dlatego, że potem, jeżeli będziemy chcieli robić rewitalizację tego parku, to konserwator postawi takie warunki, nie do, że nam się odechce. To jest podobna sytuacja, jaką przeżywaliśmy w Parzniewicach przy projektowaniu sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna, przedszkole i ta istniejąca szkoła Parzniewica powinna być jednym kompleksem. Niestety konserwator się na to nie zgodził. I stąd mamy odrębne dwa budynki i nie mamy również zgody na łącznik, który pierwotnie żeśmy zakładali, ponieważ no wedle przepisów konserwatora ta bryła przysłania, jadąc gdzieś tam od Parzniewic, gabaryt zabytku i tak dalej. Można oczywiście, fajnie, będzie w rejestrze, możemy reklamować, tylko że to kosztuje. Dlatego tu z tym drzewem. Niepewna pani, tylko stowarzyszenie. Trzy, jeżeli już tak mówimy, to jeżeli będzie rzeczywiście wpisany do rejestru zabytków, to będzie można pozyskać pieniądze wtedy. I będzie można coś z tym parkiem zrobić. Także to jest. Ale nie musi być wpisane i też pozyskane.
No ale jakoś pan ludzi w tym kierunku w ogóle nie stara. Chwała ludziom za to, co sobie robią. I jeszcze tutaj mieszkańcy warszawianki pytają mnie. To problem nie ma. Dobrze, proszę. Mieszkańcy warszawianki pytają mnie o śmietnik. Czy będą mieli tutaj taki zamykany jak na wspólnocy? W trakcie wykonania. Dobrze się? Proszę, proszę pani. Ja mam głos mieszkańców naszej miejscowości. Chodzi o może postawienie osoby, nie wiem, jak się nazywa taka, by przeprowadzała dzieci przez ulicę Cmentarną. Tam jest duże niebezpieczeństwo, dlatego że jest wzmożony ruch do sklepu Wino. Nie ma pasów. Nie ma, jest bardzo niebezpieczne, bo dzieci muszą, no niestety, zrobić łuk koło kapliczki, która tam jest lokalizowana, więc jest gro głosów, aby postawić tam, tak się wyrażę brzydko, stójkowego, kiedy jest zbyt bardzo duże natężenie ruchu, albo przynajmniej pasy, albo oznaczyć to. Znaczy, proszę Państwa, żeby skrócić, Panie Sekretarzu, zwracam uwagę, bo to już było pisane dwa albo trzy razy. No, było to już. I pytanie, co w tym domu? Dobrze. To w domu, to w takim razie musimy udzielić. Bo mieszkańcy zwracają na to uwagę, bo dzieci wracają same czasem ze szkoły. I każdy rodzic może odebrać dziecko w takich, a nie innych rodzinach. A teraz jeszcze od 6 lat, dlatego jest bardzo duże niebezpieczeństwo. To może rano od 7 do 7. No to w takim razie proponuję pani przewodnicząca, żeby mieszkańcy napisali prośbę do starostwa, bo my prosimy, pisaliśmy, nie ma efektu. Proszę, jedno pytanie. Jeżeli mówimy już o tych drzewach, drzewa są piękne i drzewa muszą być, bo chronią nas przed różnymi zanieczyszczeniami. Ale czy mogę? Na ulicy Letniej, ja już zwracałam na to kilka razy uwagę i prosiłam. Lipa ma odgałęzienia. Te odgałęzienia wychodzą już na pas i jest. Naprawdę, nie ma tam chodnika. Ona jest tak odłożysta, że stwarza zagrożenie. Ludzie chodzą tam. Na szelki, tak, na... tak, dokładnie. Ale to nie jest tutaj jeszcze zrobione. Absolutnie. Panie Wójcie, Panie Sekretarzu, ja już o tym mówiłam kilka razy, to nie jest zrobione. Dzieci chodzą teraz do kościółka, wnożony jest tam ruch pieszy. No, uniemożliwiają, bo kiedy, wiadomo, z hurtowni wyjeżdżają ciężarówki, nie ma gdzie uciekać. Dwa samochody się mijają, nie ma gdzie. Jeżeli jest na wysokości posesji państwa Szelków, nie ma dokąd zejść. Bo lipa niestety zagraża bezpieczeństwu. No co, tą lipę wyciąć? Nie, przyciąć, zrobić pielęgnację po prostu. Nie wiem, dlaczego nie zrobić. No, do tej pory nie ma. Teraz mam jeszcze pytanie. Ekspertyza tłoczni, co dała ta ekspertyza? Czy pomogła w tej szczelności i kto to, za tą ekspertyzę zapłaci? Ekspertyza tłoczni wykazała, że tłocznie są nieszczelne. I oczywiście w tym temacie skierowaliśmy pismo już do podwykonawcy, do wykonawcy, wyznaczając termin na wykonanie. Bo oczywiście w ekspertyzie również jest sposób naprawy i oczywiście zaznaczając, że jeżeli w tym terminie nie będzie to wykonane, znaczy się nie będzie, tak? To będziemy naliczać kary umowne, które wynoszą dziennie 12 tysięcy złotych. Oprócz tego 4. Oprócz tego, bo oczywiście wcześniej firma była wzywana i dokonywała jakichś tam napraw uszczelniających, no okazało się, że te naprawy stały się nieskuteczne. Teraz jest inny sposób z zewnątrz i oprócz tego ekspertyza wykazała, że w dwóch przypadkach bodajże są tłocznie za nisko zaprojektowane i za to będzie odpowiadał oczywiście projektant i w tym przypadku myślę jednocześnie
czyli za to, że doszło do zalania i musieliśmy wydać 7000 zł na wywóz ścieków, będzie odpowiadał projektant, za ekspertyzę będzie odpowiadał inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru. My się cały czas za projektanta i za tylko wie pan, jak pójdziemy do sądu, sprawa odnośnie inspektora z Gomulina trwa sobie i trwa sobie. Proszę dalej. Natomiast jeszcze dokończę. No to inaczej zaraz. Czyli tak, żebym dobrze powiedział. Za ekspertyzę musi odpowiedzieć inspektor z tego względu, że przyjął takie roboty, nie wykonawca. Wykonawca musi odpowiada za naprawę. I musi to zrobić i już został wezwany. Ja teraz mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, na poprzedniej sesji chyba albo dwa, dwie sesje do tyłu, żeśmy podejmowali uchwałę dotyczącą opłaty za hotelowanie psów w Wojtyszkach. Czy pan wójt oglądał uwagę i sprawę schroniska w Wojtyszkach, jaka ostatnio się pokazała? 2000 psów zginęło i chciałam zapytać, czy Tomaszka może to nasze tej ilości. No gdyby zginęły tak, ale byśmy byli zwolnieni od opłat. Ten. Dokładnie. Ale tam lekarz weterynarii się wypowiadał, że nie wie, co się stało i nie zauważył się. Chciałam, ale niestety nie ma internetu, bo w internecie jest bardzo pięknie opisane, można sprawdzić wszystko. Ale skoro my tam mamy może naszych psów tam nie ma. A płacić musimy. Jeszcze jedno mam pytanie. Panie wójcie, czy bo tu na poprzedniej sesji pan nam powiedział, że były problemy z podłączeniem energii elektrycznej szkoły w Gminach. Czy ta sprawa jest już załatwiona? To zakład energetyczny. Do tych psów powiem, że w piątek jedziemy na kontrolę. Zachęcam, kto z radnych by chciał pojechać, od samego rana. Od samego rana, cały dzień. Liczymy, że do znowu z 5-6 psów uda się zobaczyć. Panie wójcie, nie można przełożyć tego pojazdu? Dobrze, nie przygotowuję. Proszę o ciszę pojedynczą. Ale wcześniej powiadomi, że my już te psy, skoro są zacipowane, to mają tyle czasu, żeby je przełapali. Państwo tylko przyjadą i sprawdzą. Się nie tą swoich klas. Jak są we dwie, tam są bardzo. Od ciebie można to przekładać. Ale mają chipy. Chipy się teraz przełożyć, nie wiem. Proszę o ciszę, czy ma jeszcze pytanie? Oczywiście, żeśmy poprosili o to. Wiem, że na pewno tego nie zrobią, bo to już nie pierwszy raz. Nie pierwszą gminą jesteśmy, która jedzie na kontrolę, bo wszystkie gminy postanowiły próbują kontrolować. Skoro się nie zaczęło, to przestać. Robią, co mogą. No pytanie, co im zrobimy, jak nam wróci. No bo oni oczywiście, proszę, tu w tym końcu jedną godzinę szukają tego psa. Na razie, na chybił trafił, sobie pokazujemy i my zobaczymy, co będzie się działo. Ile się uda zobaczyć. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Panie wójcie, prosiłem o wygłoszenie boiska na szkołę Pęcenowi na sprzedaż. No bo do mnie dzwonią. No jest to zlecone, tylko że to wiemy, że no już nie wie, co robić i gdzie robić. To jest drugie pytanie. Za szkołą. Siano, proszę. Proszę, proszę. Panie wójcie, krótko chciałem zapytać się z wodą w Gomulinie. No wie pan, o które tam od kościoła w kierunku Majkowa, czy tam będzie się robić jeszcze w tym roku, bo obiecanki były. Jakie obiecanki? No prawdopodobnie pan obiecał komuś. A mnie pytają,
czy w ogóle wójt ma zamiar wrócić do tej roboty, która została przerwana? Ale mówimy o czym? Dalszy ciąg tego kierunku Majkowa, gdzie woda pod górkę ma iść. Będzie to wykonywane, już robiliśmy, ale jeszcze musimy skończyć radziątków, jeżeli chodzi o kopanie rowu, bo tam okazuje się, że jeszcze jedna strona musi być wyczyszczona i wtedy te rowy radziątkowe będą dobrze działać i wracamy do góry. No, bo panie wójcie, ja tam się umawiałem z panem sekretarzem. Oczywiście pan sekretarz też to zapisał, to była na sesji. Pan Drogomirz miał do mnie przyjechać, jedzie 2 miesiące. Ale komunikuję się z panem. Nic. Bo chłopak nie ma czasu. Znaczy pan też nie jest... Nie, przepraszam. Prosiłem tylko o telefon i jeśli dzwoni, czekam. I czekam. Drugi miesiąc czekam i tak będę pilnie czekał, jak nic nie będę zrobił. Potrzebuję od siebie, panie wójcie, bo pan na pismo odpowiadał ludziom. No trochę nieładnie, nie powiem, no ale nie idzie tego wyłączyć, bo już nie chcę mówić. No panie wójcie, no pan odpowiedział ludziom, żeby sobie wodę wypili. Kto tak mówił? No. Panie Lefie, ja nie mam zamiaru dzisiaj dyskutować o jakichś plotkach. No ale to nie są plotki, bo to są dowody na to. No to proszę mi dać te dowody. Ale już nie chcę tych dowodów, tylko chcę, żeby ten ryż to oczyścił, żeby ta woda popłynęła. Ale to jest prawda. Podajmy moje usta słów, które... Już koniec pytań. Tak, proszę. Chodzi o obwody elektryczne. Będą jakieś pan radny, żeby rozbudował obwody elektryczne? No w zależności ile pieniędzy na drogi przeznaczymy, ile pieniędzy przeznaczymy. W tym roku było 100 tysięcy, bo zawsze regularnie z do 200 tysięcy może się lampy murowej, tam gdzie były zrobione już 4 lata temu, czy 3, 4. Taki ciąg wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Bogdanowa i tam rzeczywiście najbardziej spoczone to skrzyżowanie, to tam nie ma, tam trzeba słup postawić i po prostu tam jest odległość, nie ma. Ale słupa nie ma. Słupa nie ma, tam po prostu trzeba postawić jeden słup i pociągnąć po najbliższego, tam gdzieś lampy idą. No tam jest to skrzyżowanie takie niebezpieczne, to jest to pierwsze skrzyżowanie, gdzie się bierze oborowie, od Bogdanowa do oborowie w prawo. Będziemy to rozmawiać w przyszłym roku, ale już mówię, jak słupa nie ma, no to projekty, uzgodnienia, warunki. Tak, ale gdzie indziej te słupy nie były, są stałe i są zadowoleni ludzie. Nie, no wszystko się zgadza, tylko mówię, bo już się ucieszyłem, jak pan powiedział, że jedna lampa, bo jakby jedna lampa i byłby słup, to nie ma problemu. Jedna miła. Ale jak słup, to już jest... Proszę. Pan właściciel gruntu... Na pewno właściciel. No to będziemy to rozważać, ale to już nie ma pieniędzy. To wszystko od początku. Tak. Proszę bardzo. Panie wójcie, w wypełnieniu tych tematów koszyk i schodów, to ja mam pytanie, jeżeli ta firma zabierze te koszyki, na tych działkach naszych gminnych będą jakieś mniejsze kosze? No albo mają być, albo ich nie ma. Miejsce pośrednie. Działka nasza gminna, jest przystanek. Teraz jest pytanie, znaczy na przystanku będzie koszt taki na przystanku. Rozumiem. No. Proszę Państwa, taka była Wasza decyzja, a za chwilę będziecie prosić o to, żeby postawić kosza. Na tej działce, jak będzie zaśmiecenie, to jest zarzut różny, że po prostu nie ma kosza. Ale proszę Pani Kowalska jeszcze, tak? Proszę bardzo. Chciałam zapytać, czy Wojewódzka Łódzka bo była kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, jaka ocena? Jeszcze nie było. Kontrola jeszcze trwa. Kontrola jeszcze trwa. No nie chcę tu wyprzedzać faktów, ale na ten moment za szczerze nie ma. Natomiast kontrola jeszcze będzie trwać do końca, do zakończenia inwestycji w Bujnach. Bo spośród inwestycji kontrolujący wybrali sobie inwestycje w Bujnach. Panie wójcie, to chyba nas interesuje, jakbyś pan mógł ze 2 słowa powiedzieć, co się stało z naszym kierownikiem budowlanym, że tak nagle, czy odszedł, czy zwolnił, czy został zwolniony, no bo nikt nic nie wie, jakie to powody wpłynęły na to, no bo tylko wspomnę pańskie słowa, że pan wspominał, że bardzo dobrze się panu z nim współpracowało, że dobry, świetny fachowiec, czy był świetny fachowiec, no nie wiem. On nagle zginął. Wojny nie było, szarobowski nie było. Proszę Państwa, po pierwsze, nie możemy na tym posiedzeniu dyskutować o
sprawa prywatna. No. To jest sprawa. Ja nie mogę tutaj na ten temat mówić. Powiem tylko tyle. Pracownik samorządowy, pracownika samorządowego obejmują pewne prawa i obowiązki. Pracownik musi przestrzegać tak zwany kodeks etyczny. Jeżeli pracownik samorządowy decyduje się na prowadzenie innych zajęć, to musi zwrócić uwagę na to, żeby te zajęcia nie kolidowały z wykonywaniem funkcji pracownika samorządowego. I w takim przypadku pracownik musi dokonać wyboru. I dokonał wyboru. Proszę bardzo, ale słuchajcie, to jest ważne, bo też kiedyś był poruszany właśnie problem dowozu czy dofinansowanie przewoźnika. I tu właśnie ten młodzieniec, który nas zaszczycił swoją obecnością, jest to Patryk Matyjaszczyk, zamieszkały w Mokolicach. I to pismo otrzymał również pan wójt, ja radnych. Chcecie, żebym to przeczytała? Więc szanowni, radni, szanowny panie wójcie, w imieniu własnym i niżej podpisanych mieszkańców składam wniosek o interwencję w związku z planowanym ograniczeniem, a w konsekwencji całkowitym usunięciem połączenia komunikacji zbiorowej relacji Bogdanów, Piotrków, Trybunalskich przez Mokolice, Piekary, Woźniki, Gomlin przez firmę transportową Dawid. Uważam, że obecna liczba połączeń stanowi absolutnie minimum i nie ma najmniejszych podstaw, by liczbę tę obniżyć lub też całkowicie rezygnować z tego połączenia. Z połączenia tego korzystają uczniowie, którzy codziennie dojeżdżają do szkół, pracownicy, którzy pracują w Piotrkowie Trybunalskim, czy osoby starsze, które potrzebują dostać się do przychodni lekarskiej w Gomulinie. Uważam, że skrajną nieodpowiedzialnością byłoby pozbawienie tych grup społecznych transportu publicznego. Nie wszyscy mają prawo jazdy, a osoby starsze zostaną pozbawione chociażby dojazdu do lekarza. Przypominam, że na podstawie zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym Dziennik Ustaw z 2011 roku, numer 5, pozycja 13, organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest gmina. Artykuł 7, paragraf 1, punkt 1. A zadania organizatora wypełnia wójt. Artykuł 7, paragraf 4, podpunkt 1. Artykuł 8 tej ustawy mówi, że do zadań organizatora należy organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W związku z tym, iż firma transportowa Dawid zgodnie z przytoczoną przeze mnie ustawą musi mieć podpisaną z gminą Wola Krzysztofowska umowę. Inaczej świadczenie usług byłoby nielegalne. Prosimy o nakłonienie w dowolny sposób negocjacje lub dotowanie rzekomo nierentownych kursów firmy transportowej Dawid. Do zaniechania planowanej redukcji liczby połączeń na trasie Bogdanów Piotrków Trybunalski. Niedopuszczenie do sytuacji, w której mieszkańcy Bogdanowa, Mokolic, Piekar i Woźnik pozostaną bez jakiejkolwiek możliwości korzystania z komunikacji publicznej do Piotrkowa Trybunalskiego. Ponadto proszę o włączenie tego tematu do porządku obrad niniejszego posiedzenia Rady Gminy i zawiadomienie mnie o terminie tegoż posiedzenia. Chciałbym bowiem wziąć udział w tym posiedzeniu i wysłuchać dyskusji na ten temat. Proszę o pozytywne rozpatrzenie tego pisma z poważaniem Patryk Matyjaszczyk i w załączeniu jest lista, na którą mieszkańcy się wpisali. Więc tak, podobna, proszę bardzo, chcesz włączyć się do... Chciałbym tutaj podziękować panu, młodym wieku, blisko się mieszkamy, nie znamy tutaj pana, że tak. Podjął pan ten temat, bo to jest temat już nie od tego czasu, tylko to już się ciągnie od kilku lat. Oczywiście. Sprawa busów, autobusów, ja też to tam dociekałem, jak to się mniej więcej ma, no, pewne rzeczy tutaj skierowaliśmy do gminy, że gmina podpisała umowę z przewoźnikiem, który jak gdyby
podsuwa się pod rozkład jazdy autobusów, no i automatycznie odbieram no, klientów potencjalnych. Ja likwiduję autobus, swoje linie, później jak się widać, firma Dawid też likwiduje swoje linie i zostają ludzie. A części on przestał jeździć teraz? On nie, jest bardzo sporadycznie. W styczniu. Proszę? Podobno od stycznia mają zamiar przestać jeździć. No ale to sporadycznie, jest bardzo sporadycznie. Nie, dobra, jest sporadycznie. I ta część gminy, która jest, tylko nie obejmuje tutaj Mąkolicę, ale i tutaj jest w kierunku Borowa, Miłaków, Kamienna, to jest bardzo dużo. Część gminy jest, nie jest w ogóle skomunikowana. I tu rzeczywiście jest duży problem z dojazdem do szkoły, do pracy. Może szkoła tak nie, bo to są jeszcze tak w godzinach dopołudniowych, ale później nawet do Woli już tak nie wiem, ta sama firma tutaj prowadzi transport do Woli Sztokorskiej, soboty, niedzielę już nie ma żadnego dojazdu. Więc masa ludzi, którzy dojeżdżają i do pracy i uczą się niedzielami też, no nie mają niestety czym dojechać. No i, no i rzeczywiście ten problem jest, no trzeba jakoś to rozwiązać, bo zostawiamy ludzi to samo z dowozem do Parzniewic. No, mówimy o, żeby nie rozdrabniać tej służby zdrowia, no, ale dojechać nie ma czym. Ludzie jadą rowerami, dosłownie. No tam trzeba tylko wyjść, kiedy zobaczyć, ile ludzi przyjeżdża rowerami, Kamienna, Borowa, Bogdanów, no, tak to się ma. No. Do środka, no, w wieku, być chorym, jechać rowerem pod te górki, bo tam nie ma równego terenu, to są górki, no to każdy zna, no, zadyszy, nie? No i bardzo dobrze, jak powiedziałem, że to jest temat podjęty. Myślę, że nad tym tematem trzeba się to zastanowić, bo to jest dotyczy no, nie tylko dwóch miejscowości, ale sporej części naszej gminy wycie. Szanowny Rado, zresztą to do Rady się mówi, bo i tam nad tym trzeba podjąć jakieś decyzje. Ja uważam, że po dłuższym czasie zauważyłem, że należałoby z tą firmami, które dowożą tutaj, znaczy się świadczą te usługi przewozowe, te minibusy, zerwać, porozmawiać z PKS-em, które rzeczywiście uruchomił linie te, które będą funkcjonowały. Jednak PKS jest firmą trwałą, stabilną, a minibus to jest tak, jedzie albo nie jedzie, albo kierowca zaśpi, albo jak nie ma klientów, to gdzieś się wraca po drodze. No i niestety, no, ludzie planują sobie, bo musi jechać do szkoły, do pracy, nie dojeżdżają, bo, no, bo minibusy nie są, jak gdyby, nie mają jakiegoś tam takiego składu zobowiązującego, to tak będę mógł powiedzieć. Ja również potwierdzam ten fakt, bo rzeczywiście ludzie i starsi, i ci, którzy nie mają, nawet mają prawo jazdy, ale nigdy nie mają tego samochodu. No nie mają się czy dostać, nie mają czego zarabiać. I to jest naprawdę wielki problem. Nie rozmawiałam ja osobiście z tym kierowcą, który jeździ tam na naszej drodze, ale mieszkanka naszych piekar rozmawiała z nim, jaka to kwota by zaspokoiła przewoźnika. Określił się, że w granicach 1000 zł miesięcznie. Tak? No ale jak często będzie jeździł ten bus za 1000 zł? A no właśnie. Podobny problem jest, co zgłaszała, to już pani, już żeśmy to kiedyś na posiedzeniu Rady dyskutowali nad tym. Pani tutaj zamieszkująca w Woli, takie nazwisko Włodarczyk, ona w kierunku Bełchatowa. Mówi 19 lat, pracuje tam, nie ma czym dojechać, nie ma czym wracać. No czyli to jest nie tylko jeden kurs jakby na jednej linii, ale w ogóle się nie widzą, tylko bardzo z Woli. Jest problem cały. Dobrze, proszę. Dołączyć się do słów i wszystkich jeszcze dołożyć, oczywiście Wola też jest odcięta od świata. W niedzielę nie wyjedziemy w ogóle. W ogóle nie jeździ. Jest po prostu tragedia. A w sobotę kończą się o 15 do pracy, więc no, ludzie pracują też w niedzielę. Tak naprawdę to powiem, że tu miało przyjść dużo mieszkańców z Woli, bo wiedziałam, że będzie Patryk, mieli przyjść, ale mówię, no na razie trzeba porozmawiać. Tak, tak samo jest bardzo głośno we Woli i chcą też przyjść na sesję porozmawiać na ten temat. Otwieram tutaj. Czy państwo radni wyrażają zgodę, żeby młodzieniec zabrał głos? Proszę bardzo. Tutaj państwo mówią, że Wola Sztokorska jest odcięta od świata, bo nie ma w niedzielę busów, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w Mąkolicach, w Piekarach nie ma nawet w soboty połączeń, a ostatnie połączenie z Piotrkowa w środku tygodnia jest o 17.20, więc niektórzy naprawdę nie mogą zdążyć na ten bus. Także my naprawdę nie prosimy o dotowanie tej konkretnej firmy, tylko nie wiem, PKS, jakaś spowodowanie, żeby coś zafunkcjonowało. Tak, nie wiem, przetarg nawet, nie znam się na tym, po prostu zrobić coś, żebyśmy nie zostali odcięci od świata, żebym nie musiał do szkoły rowerem jeździć czy autostopem. Dojeżdżam razem ze szkołą 40 lat do Piotrkowa i kiedyś był PKS 10 po 3, był 2 do 4, był za 24 i za 10.4. W tej chwili jest tylko w 3 do 4 do Woli, bo właśnie prywatni przewoźnicy wcinali się w takie newralgiczne godziny,
i po prostu Pekalec wycofał się od dyrektorów. Ale teraz z Woli Krzysztoforskiej od poniedziałku do piątku, to jest nowy rozkład. Ostatni minibus jest o 20.15, czyli jak ktoś zaczyna pracę o 10, to tym minibusem jedzie do pracy, bo są zmiany nocne, prawda? A z Piotrkowa ma 19.35 powrót. Też nie mamy czynu. Także myślę, że to jest problem całej gminy. I tu musimy się zastanowić. Albo stworzymy własny transport gminny, albo po prostu będziemy korzystać z przewoźnika, jakim jest PKS. Ja powiem szczerze, że jeszcze rozmawiając w ubiegłym roku z dyrekcją PKS-u, powiedział, jeżeli państwo zapewnicie, że naprawdę wszyscy zrezygnują z tego prywatnego przewozu, tylko przejdą na PKS, oni są w stanie zapewnić do małymi jakimiś tam PKS-ikami. Dosłownie potwierdzam to, co przewodnicząca powiedziała, rzeczywiście ja też rozmawiałem, też jest takie zdanie, bo nie może funkcjonować firma jak na jej rozkładzie jazdy, no bo oni się popinają w rozkładzie jazdy, no siłą rzeczy jeździ miesiąc, dwa, nie ma klientów, no i rezygnują, zamykają linię, a następny ten właśnie przewoźnik prywatny po jakimś czasie też zamyka, no i właśnie jeździ ten czas, jak mu tam, nie wiem, pasuje, czy aż, w ogóle nie ma się jak do czasu pracy i do łupki. Może pan wójt coś w tym. No, wsłuchuję się te głosy jak najbardziej, dobrze, że jest tutaj dostrzeżony problem, to od razu na samym wstępie uprzedzasz, bo oczywiście taki temat był analizowany przeze mnie, to będzie kosztować. Ale moment. Panie Czarny, powoli, to nie jest tak, ja tu jest zapisane w tym piśmie, że organizowanie transportem, organizowanie to finansowanie i podpisanie umowy. Nie możemy tak do końca zakazywać. Prywatnym, no mamy jakiś instrument, możemy, my wyrażamy w tej organizacji zgodę na zatrzymywanie się na naszym przystanku. Tak. Ale no, jeżeli tutaj nie podamy uzasadnienia, no to ten prywatny przewoźnik, że tak powiem, będzie tutaj. Że po prostu utrudniamy i tak dalej. To znaczy ja rozumiem, że chodzi przede wszystkim o linie, które są nierentowne. Bo jeżeli chodzi o tą linię tutaj no Bujny, Piotku, Wola Krzysztoforska, to jest linia najbardziej rentowna poza, ale proszę pan, spokojnie, bo no, wypowiem, żeby poza oczywiście takimi dniami jak sobota, niedziela, no, gdzie wiadomo, zdecydowana większość mieszkańców pozostaje w domu i wiadomo, ten prywatny przewoźnik mu się po prostu, ja mu się po prostu nie opada jechać, bo jedna osoba wsiądzie, druga wysiądzie. I teraz jedyne rozwiązanie, bo tak jak państwu, jak kiedyś tu mówiłem, że PKS rozważa przygotowanie takich małych minibusów i w najbliższym czasie będę rozmawiał z dyrektorem. I jeżeli rzeczywiście PKS by zapewnił tę linię, to można podjąć walkę z przewoźnikiem prywatnym. Chociaż nie do końca, proszę państwa, bo to jest wolny rynek, no przewoźnikowi wolno. Natomiast sprawa sprowadza się do tego, że po prostu musimy wskazać konkretne linie i od razu mówię, jeżeli mamy objąć komunikacją teren całej linii, to liczmy się z milionami. Proszę państwa, wszystko można wyliczyć, wszystko można przeliczyć, wszystko można określić. Oczywiście prywatny przewoźnik będzie jeździł, jeżeli gmina mu da tutaj odpowiednie honorarium godne. Za 100 zł jeździł nie będzie, inaczej mówiąc. I teraz pytanie, czy do tego tematu podejść kompleksowo, bo na tym tle możemy wywołać niezadowolenie. Załóżmy, na pierwszym miejscu postawimy nową linię tutaj sugerowaną przez mieszkańca, tak? Bogdanów. Bardzo tutaj bardzo odcięte miejscowości. Tak, Bogdanów, Mąkolice, Woźniki. I jeżeli od tego rozpoczniemy, musimy się liczyć z tym, że za chwilę przyjdą inni mieszkańcy. I można to zrobić oczywiście. Ja takie kalkulacje przygotuję.
Z tym, że tego przewoźnika nie można tak z wolnej ręki, tylko trzeba po prostu ogłosić przetarg na wyłonienie takiego przewoźnika z dotacją przez gminę. Możemy to rozpocząć, tylko mówię, to kosztuje. To kosztuje, niestety. Natomiast zakazami my tu nic nie... Możemy spróbować, jeżeli rzeczywiście PKS pewnie wejdzie na rynek. Da tą ilość... Będę jeszcze rozmawiał. Natomiast na pewno PKS też będzie oczekiwał dotacji dofinansowania z naszej strony na liniach nierentownych. No tak, panie burmistrzu, ale jak wprowadzisz do wozu dzieci do szkół naszych, no to PKS daje egzamin, nie ma niczego problemu. Tak, ale daje, ale przede wszystkim warunek jest taki, że bierze wszystko. Na liniach rentownych zarobi, a masz czego dołożyć na linie nierentowne, tak? Dlatego sposób na ten moment, no to jest, opracujemy takie linie wstępnie, wyszacujemy, określimy ile tych kursów w ciągu dnia, tak? I ogłosimy przekaz. Tylko trzeba się liczyć z tym, że za moment odezwą się następne miejscowości. Ja uważam, że moglibyśmy rozpocząć od tych linii nierentownych, bo tam prywatny przewoźnik nie będzie jeździł, mu się to po prostu zwyczajnie nie opłaca. No czemu będzie tą babcię dziennie zawiezie i przywiezie do Piotrkowa, no i on musi od nas dostać do te 500 zł. To jest de facto fundowanie przejazdu małej generalnie. No to za przewóz osób też będzie brał pieniądze, w tym gratis. No tak, pod warunkiem, że te osoby będą. Będą, bo no jest problem i mówimy o rozwoju naszej gminy, no gdzie część gmin rzeczywiście się rozwija, a część jak gdyby z automatu zostaje jak gdyby... A nie, wszystko się zgadza, dlatego to jest związane z dofinansowaniem, bo zobaczcie Państwo, na linii rentownej poza sobotą, niedzielą nie ma problemu, jeżdżą, bo jest odpowiednia ilość ludzi. Natomiast nikt nie odważy się jechać tą linią Bogdanów, no bo po prostu za mało ludzi, nie opłaca się, trzeba mu zapłacić. Tylko takie jest rozwiązanie. Powiem tak, że możemy udzielić oczywiście pomocy, dotacji, tylko że musimy tego przewoźnika wyłonić w drodze przetargu. Tak ma klientów te dane przedsiębiorstwa, czy to PKS, czy prywatny, jak się o nich stara. Jak on jeździ z przypadku, no to tak niestety ci ludzie wychodzą, bo raz, drugi, trzeci nie pojedzie, to następną razem na tą autobus nie wychodzi. Albo jedzie rowerem do woli, albo gdzieś tam... Proszę Państwa, na początek, skoro młody człowiek myśli, trochę trzeba doczytywać ustawę, bo organizowanie to nie finansowanie. Ja nie napisałem, że to finansowanie, tylko że organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest gmina. Nie. Ale to organizowanie to nie polega na tym, że my mamy kupić. Możemy to zrobić, ale nie musimy. My mamy organizować w taki sposób, że stawiać warunki różnego rodzaju przewoźnikom, czy może się zatrzymywać na przystanku, czy nie może się zatrzymywać na przystanku. Czy my tylko Pana prosimy o zorganizowanie tego transportu, a w jaki sposób Pan to zrobi? Tak, tylko że to zorganizowanie kosztuje. No, rozumiem. To kosztuje. Skoro mają Państwo pieniądze na domy ludowe, na imprezy, no to na takie podstawowe sprawy... Panie Wójcie, nie organizujemy, tak? Organizacja polega na tym, że każdy podmiot może występuje z prośbą o wyrażenie zgody na przykład na zatrzymanie się w przystanku, tak? Jednemu możemy wyrazić zgodę, drugiemu możemy wyrazić. Ale jak wyrazimy właśnie dwóch, żeśmy wyrazili, to teraz nie mamy jednego żadnego. Ale jeżeli chodzi o linie nierentowne, to tu musimy zwyczajnie dać pieniądze, żeby ktoś jeździł. Ale spróbujmy coś w tym temacie zrobić, bo w ogóle pół godziny. No dobrze, no. Sprawa jest przyjęta, proszę Państwa, na początek zrobimy taką kalkulację, taką specyfikację, że tak powiem, popracujemy odnośnie linii Bogdanów, czy Wola, Bogdanów, Mąkolice, Woźniki, Piotrów, no tak? I określimy, że w ciągu dnia ma być tyle i tyle kursów. Przedłożymy na posiedzenie Rady, zorganizujemy przetarg, zobaczymy jakie wpłyną będzie i ile pieniędzy trzeba wydać. Proszę bardzo. Tu trzeba zapłacić. Nie ma. Czy młodzieniec ma jeszcze coś do powiedzenia? Proszę, wysłuchajmy, jeżeli chce zabrać jeszcze głos. Jak już będą Państwo przygotowywać tę specyfikację, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, żebyście
nie zrobili tak, takiego połączenia, jak miał właśnie PKS, że żeby z Mongolic do Piotrkowa się dostać, trzeba było poświęcić godzinę i chyba 10 minut, bo ten PKS jechał z Woźnik do Piekar, Mongolice, Borowa, Miłaków, Moników, Bola, Krzysztofowiska, Bujny. No to jak człowiek miał do wyboru wsiąść w busa, który był zresztą tańszy, i dojechać tym busem 25 minut, a jechać godzinę i 10 minut, no to chyba jest wybór oczywisty. Wszystko się zgadza. Miły człowieku młody, tylko trzeba spojrzeć również na sytuację przewoźnika. Znaczy, ja patrzę nie jestem radnym, nie jestem władcą, także nie chodzi o radnych, tu nie chodzi o władzę, tylko tu chodzi o to, że każdy przewoźnik liczy. I oczywiście on może dojechać wszędzie, tylko musi mu się to po prostu opłacić. To jest ten problem. Na początek rozpocznijmy od tej linii. Przeprowadzimy przetarg, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko trzeba się liczyć z tym, że inne miejscowości też się odbywają. Na pewno nie będzie to z początku nikogo, nikt o to będzie na pewno. Ale panie Szacie, bo pan mówił jeszcze o tym, że to bilety. To nie tak, to nie. Jakby tam była odpowiednia ilość osób wędnych, to by się nas nie pytał, co my jeździ. Mi się wydaje, że ludzie tam dużo tego tak jeździli, że po prostu tak nie zniechęcają ludzi, że przestali liczyć na siebie, jak na tym nie. Nie wiem, czy jeszcze. Chciałem się publicznie podziękować za podjęcie tematu, bo to jest bardzo istotne dla tej części gminy, bardzo ważna sprawa i dobrze, żeś to podjął, może to rzeczywiście znajdzie jakieś ruszy to odbicie. No. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Mogę jeszcze poprosić, żeby Państwo mi, znaczy, żeby Pani albo Pan odpisali mi no to jakoś pisemnie, żebym mógł mieszkańcom pokazać to pismo. No to, Proszę Pana, będzie odpowiedź na piśmie w terminie 30 dni. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja tylko chciałam, bo w komisji budżetowej mówiłam o tym, troszkę mi umknęło. Ja bym prosiła wszystkich radnych o jakieś wnioski do budżetu na przyszły rok, żebyśmy wypracowali i w jak najszybszym terminie, żeby do komisji budżetowej można było to złożyć i wtedy popracujemy. Mam nadzieję, że... Pani przewodnicząca, ale muszę... Dziękuję bardzo. Myślę, że pytania się wyczerpały. Zamykam dzisiejsze posiedzenie rady.